dnia 2 września 1960 roku odbędzie się premiera długo oczekiwanych Krzyżaków w reżyserii Aleksandra Forda. Jak wiemy, cała Polska pomagała w realizacji filmu. Nie ma osoby, która nie wspomagałaby finansowo tego przedsięwzięcia. Zatrudniono ponad 1000 statystów do wymagających scen. Z pewnością będzie to film, który przejdzie do historii polskiej kinematografii. Reszta w ręku Boga. On pomoże swoim wiernym sługom. Właściwie, panie, Krzyżacy wyszli w pole.